Nazywam się Piotr Witek. Zapraszam na wideo recenzję wokół zwrotu historycznego w badaniach nad historią filmu. Recenzja dotyczy monografii autorstwa filmoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego dr Michała pabisia Orzeszyny noszącej tytuł Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych. Monografia została wydana w roku 2020 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na początku wstępu autor określa cel swojej rozprawy. Pisze, że jest nim. Krytyczna refleksja nad tak zwanym zwrotem historycznym w badaniach filmoznawczych. W dyskursie akademickim, przede wszystkim anglosaskim, zwrot ten jest związany ze zmianą myślenia o przeszłości kina w ciągu ostatnich czterech dekad. Interesuje mnie materialna oraz intelektualna historia owych przemian na tle szeroko rozumianej historiografii filmoznawczej. Jak również w świetle pewnych aspektów metodologii filmoznawstwa w ogóle. Zajmę się zatem nie tyle historią filmu, ile instytucjonalną oraz dyskursywną historią pewnego epizodu historiografii filmowej. Książka Michała Pabisia Orzeszyny stanowi interesujące historiograficzno-metodologiczne studium nad filmoznawczym pisarstwem historycznym. W pierwszej części monografii autor podejmuje krytyczny namysł nad fenomenem zwrotów w naukach humanistycznych. Kieruje refleksję w stronę lokalizowania teorii i historii filmu. Podnosi temat niechęci historiografii wobec teorii i jej przezwyciężania. Druga część pracy skupia się na zagadnieniu tzw. nowej historii filmu tudzież nowej historii kina. W tym fragmencie rozprawy autor szkicuje standardowy sposób ujmowania filmowej historiografii. Krytycznie odnosi się do problemu mitologizowania filmowej historii oraz sposobów jej profesjonalizacji i unaukowienia. W trzeciej części podjęty zostaje wątek różnych kontekstów, w których powstawała i rozwijała się idea kina atrakcji. Autor zwraca uwagę na okoliczności, w jakich wytwarzano wiedzę o historii kina. Podkreśla istotne znaczenie warunków materialnych w procesie jej powstawania. Skupia uwagę na zjawisku światopoglądowego sprzeciwu wobec dominacji kina fabularnego w filmowej historiografii. W czwartej części monografii Michał Pabiś Orzeszyna dzieli się wątpliwościami dotyczącymi ujednolicającej funkcji pojęcia kino atrakcji, która, jak twierdzi, prowadzi do pomijania obecnej w filmach realizowanych w okresie wczesnego kina fabularnej integralności. Podejmuje zagadnienie metodologicznych problemów, jakie pojawiają się w procesie badania wczesnego kina niefikcjonalnego. Ostatnia część. Przenosi rozważania nad metodologicznymi zaletami oraz wadami refleksji dotyczącej urwanych ścieżek przeszłości kina. Postuluje podejście badawcze, które określa mianem hermeneutyki zdumienia. W zakończeniu autor dokonuje podsumowania swoich rozważań oraz ujawnia metodologiczno-epistemologiczne współrzędne stanowiska, z perspektywy którego prowadzi refleksję w monografii. W niniejszej recenzji skupię się na omówieniu kilku wątków, które w mojej ocenie. Wydają się istotne i ciekawe w nieco szerszym kontekście, jakim jest metodologia historii i historia historiografii. Na pełną recenzję zapraszam już niebawem.